Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, a to kolejny poradnik do trollów. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam, moi kochani, jak zdobyć zwierzaczka kreta, który tutaj obok mnie sobie stoi. O, jest to taki fajny zwierzaczek, który... Nie wiem, czy go dobrze widać, chyba nie. No dobra, o, tutaj jest, jak go widzicie po prawej stronie. Jest to taki zwierzaczek, który po prostu nam przyspiesza kopanie, chociaż, tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy on jest przydatny. No ale zawsze warto mieć takiego kreta, bo on tam, zdobycie go na pewno zwiększa nam trochę mastery rank. Więc dobra, słuchajcie, jak go zdobyć? Idziemy sobie na jakąś mapkę, obojętnie na którą, byleby były jakieś skałki do kopania. O, tutaj już akurat mam, bo jest ich mnóstwo i pełno. Mamy dwa sposoby, które już widzieliście w sumie, ze trzy poradniki chyba do tyłu. Pierwszy sposób to zwykłe kopanie skałek, tak? W ten sposób. O. No i czasem jak tak kopiemy, to wylatuje nam coś takiego. Teraz pewnie mi nie wyleci, ale ja już tutaj sobie przygotowałem, bo mam tych skrzynek 20. Wylatuje nam Miner's Trove. Jest to taka skrzynka, z której dropią dodatkowe materiały, dodatkowe skałki. No i w tej skrzynce, właśnie w tej skrzynce można znaleźć raz na jakiś czas takiego fajnego krecika. No i dlaczego uważam, że on jest nieprzydatny? Ponieważ zobaczcie, możemy kopać tak, powoli, tak, jedna skałka po skałce, ale możemy też rzucić bombę. Co widzieliście już poprzednich, no kilka poradników do tyłu. Jest to o wiele szybszy sposób. Rozwalamy naprawdę całą masę skałek. No i uważam, że to jest po prostu taki, no, lepszy sposób. Dobra, mniejsza o to. Otworzę sobie teraz 20 tych skrzynek. Zobaczymy, może się uda wydropić tego krecika. Chociaż jest to mało prawdopodobne. O, jak widzicie, dropią tutaj dodatkowe materiały. Glim, Shapestone, jakiś tam diament. No. Trzeba mieć po prostu do niego szczęście, ale tak szczerze powiedziawszy, raz na 50 skrzynek to na pewno się trafi. Przynajmniej mi się tak trafi. Raz mi się zdarzyło, że trafiły mi się dwa w przeciągu 10 skrzynek, więc jest to pewien sposób. Tak więc nie będę tutaj przedłużał, kończymy ten poradnik. Krecik dropi ze skrzynek, jeżeli go chcecie, no to musicie kopać dużo skałek, dropić te skrzynki, no i oczywiście je otwierać, może się uda wam wydropić. Tak więc, jeżeli poradnik wam się podobał, zlajkujcie ten filmik, napiszcie komentarz, udostępnijcie znajomym, niech też wiedzą, jak zdobyć o tego słodkiego, małego. Dobra, to wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!